Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Droid152 i moi drodzy, witam was w 60. odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Z góry, moi drodzy, przepraszam za jakieś dźwięki w tle pod tytułem, nie wiem, jeżdżące samochody albo coś w tym stylu. No, mam otwarte okno, więc tak to się po prostu prezentuje. Ale jest dzisiaj bardzo fajna pogoda, więc niestety albo istety okno będę miała otwarte dalej. Moi kochani, wydaje mi się, że... Chciałabym zamknąć pustynię i zostały nam do zamknięcia pustyni dwie rzeczy. Mianowicie dwie stare skrzynie, które ominęłam i jest to głupie, że je ominęłam, bo były w tak po prostu banalnych miejscach, że naprawdę ciężko jest je ominąć. Ale tak, pierwsza może pójdziemy najpierw tutaj. Pierwsza jest przy Asaru. Pierwsza jest przy Asaru, dosłownie w krzakach i zauważyłam, że to już jest nie pierwszy raz, kiedy centralnie stare skrzynie w tej grze centralnie po prostu leżą, kurda, w krzakach. Ich kuźwa po prostu nie widać. To jest dla mnie po prostu super, no naprawdę. Czekałam na takie coś zawsze i wszędzie. Więc tak, no okazuje się, że ominęliśmy jedną starą skrzynię w tym miejscu. A jedna okazuje się, że była w okolicy tego obozu orków, który wybijaliśmy dwa odcinki temu. Dobrze mi się wydaje, tak? Mówimy o tym tutaj na tym wybrzeżu przy Bakareszu. To tam okazuje się, że kawałek dalej jest jaskinia, tak? To prawda, tam jest jaskinia, tam nawet kiedyś wlazłam, ale wydawało mi się, że tam nic nie ma. A okazuje się, że właśnie tam jest zgubiona przeze mnie stara skrzynia. Więc będziemy musieli się niestety wrócić, ale to jest dla mnie czas, żebym mogła sobie z wami tę chwilę pogadać. No i co, ja planuję wrócić z powrotem już do krain zielonych, że tak powiem. / do krain niebieskich, czyli zimnych. Czy ja dobrze idę? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że źle idziesz. Tak delikatnie. Konkretniej zmierzamy tutaj. Tu przy okazji jakieś szakale się pojawiły, więc możemy się z nimi rozprawić. To jest po 50 expo od sztuki. Z tego co pamiętam. A, bez sensu. Dobra. Zastanawiam się, bo właśnie dzisiaj mnie oświeciło, że przecież mamy zbroję Paladyna dalej do kupienia. I już jej nie kupiłam od chyba 30 odcinków. O ile mi się dobrze kojarzy. Ale naprawdę minęło już bardzo dużo czasu. Dlatego wypadałoby, żebym wreszcie się tym zajęła, ale pomyślałam sobie, że to będzie fajny moment na to, będzie trochę później. Na przykład jak będziemy zmierzać już do Nordmaru tak na dłużej, gdzie jest jednak więcej do zrobienia. No i tak, tu byłam. Bieliśmy tutaj potwora w którymś odcinku i kurna, tu leży stara skrzynia. Czy wy to po prostu rozumiecie? Bo ja nie. Amulet złodzieja. No nic jakiegoś tam fajnego w tych starych skrzyniach nie ma, ale fajnie byłoby je wszystkie mieć. Już nie będę się powtarzała 30 razy, po co to robię. Po to, żeby czerpać frajdę, moi drodzy. Po to, żeby czerpać frajdę. Do Beliara? Nie, no do Bakareszu. Idziemy jeszcze po tą jedną zaległą skrzynkę. I tak, i zastanawiałam się dzisiaj, co robić w dzisiejszym odcinku, bo dalej kusi mnie, żeby trochę pozwiedzać okolice, gdzie nas nie było. Czyli na przykład udać się w okolice Vanguardu, bo tam było parę miejsc, które w pewnym momencie sprawiały mi problem. A jego królestwo nastanie, nie zadrżą ci, ku którym skierujesz. Ale... już nie będą nam sprawiać kłopotu. Wiecie, nie mówię o tych orkach przy Vanguardzie, bo tak, to też jest do zrobienia. Ale to nie jest jedyne miejsce do ogarnięcia. I szczerze dochodzę do wniosku, że mogłam popłynąć wodą. Ale expik jest przy okazji, po drodze. Tak. No, w sumie tam jest jeszcze sporo topielców, można wykorzystać to wszystko. Tak czy inaczej, no to właśnie tamte okolice są jeszcze niezbadane przeze mnie.
Jest parę też miejsc, gdzie są ciężkie skrzynie. Jest jedna ta jaskinia, o której może część z was jeszcze pamięta, jak zna grę, że nie byłam tam. I to jest nie tylko w sumie jaskinia, tam jest tak wielkie ekspowisko, że jeżeli mam ochotę pobiegać, to tamto miejsce jest do tego idealne po prostu. I mówimy o jaskini za złodziejami zboża. W Gotiku 3 Zmierzch Bogów tam pamiętam, że się dzieje całkiem niezła akcja. Dobra, tutaj nie będę może biegać, bo tutaj strasznie mi spadają FPS-y. Ale tu się porespiło tego cholerstwa. Może kurde wbijemy na tych topielcach znowu z powrotem. Bo ja tutaj szłam, no nie? Tak, no mamy kamień topielca. Nie popitoliło mi się nic. Nie, no na pewno nie, no nie miało prawa mi się nic pomylić. To się po prostu pojawiły nowe topielce. No, po prostu. I to w naprawdę sporej ilości, jeżeli mam być szczera. Ale dobra, fajnie. Może być jak dla mnie. Ojejku. No tu niestety może być dosyć spore mulońsko, bo tak jak mówię, no mój komputer tego nie wytrzymuje. Tak, tu się zrespiło wszystko. W ogóle, moi drodzy, planuję sobie... znaczy, dobra, ja planuję, no. Diamond planuje mi kupić laptopa. Nowego, żebym mogła właśnie mieć do nagrywania. I wtedy, jak dobrze pójdzie, nawet będziemy mogli zagrać sobie na przykład w Residenta 8. Znaczy, ja mogłam grać w Residenta 8 już nawet teraz. Ale... że tak powiem, no bo wiecie, na Xboxie, no nie? Ale nie korzystam z tej opcji, ponieważ na Xboxa nie ma tłumaczenia. A jak dobrze, może niektórzy z was wiedzą, bo nie wiem jak tam z innymi grami stoicie, wiedzą i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, to... ojejku, zgubiłam wątek. Ogólnie rzecz biorąc, to wyszedł po premierze gry, nie wiem, z parę miesięcy, czy tam do roku, dubbing. Boże, co ja pitolę. Jaki dubbing? Tłumaczenie wyszło polskie, w sensie polskie napisy są. I to myślę, że byłoby super. Czekam, aż wyjdzie do 4, ale wtedy ładnie na średnich będę w stanie nagrywać dla was. Także myślę, że byłoby to fajne. Myślę, że będzie to wykonalne. Także zobaczymy. Ale jestem w sumie pełna takiej nowej energii do nagrywania. Cieszę się, że w ogóle teraz nagrywam odcinki codziennie. Dobrze mi z tym. Dobrze się z tym czuję. Wiecie co? Cieszę się, że wybrałam tę drogę, bo możemy poekspić tutaj, a ja potrzebuję expa. Zresztą tu jest nawet wygodniej się tak przejść. Piękne topielce. Bardzo mi się to miejsce podoba. Chociaż prawdą jest, że jak grałam dopiero w miarę niedawno, to odkryłam w ogóle to miejsce. Tam jest plaża. Tu będzie więcej topielców. Ta plaża nam się przyda? Nie pamiętam. Przyda się, bo tutaj się odbija właśnie od tej plaży. Jak się idzie tędy. Dobra. Tutaj na plaży są głównie żółwiki, chyba z tego co pamiętam, nic. Więcej nawet topielce na plaży nie przebywają, tylko tu. Kurde, no naprawdę, expa, co niemiara.
Ojej, nie chciałam. O, cześć. Dobra, przejdę się tędy. Jak mnie coś zaatakuje, to się nie obraża. No i okej. Zróbmy jakieś F5, bo nie robiłam. Demon mi zrobił kawę do nagrywania, więc będzie fajnie. No i na tej plaży właśnie nic nie ma. Czy tutaj były topielce? Nie pamiętam. Chyba już nie było. My idziemy sobie tędy. I teraz idziemy tutaj, właśnie do góry. No i tutaj byłam, chyba z wami? Nie wiem właśnie, ale wiem, że tutaj jest właśnie stara skrzynia w środku, więc od razu po nią pójdziemy. I jeszcze specjalnie przed nagrywaniem to sprawdziłam. W ogóle to miejsce jest bardzo ciekawe. Tutaj są ludzie, którzy byli w klatkach. Tutaj jest też podobnie jak po drugiej stronie tego wybrzeża. Jak właśnie braliśmy ten kamień topielca, że właśnie jakby drzewo wrosło w skały. No i jest stara skrzynia. Tutaj też jest sporo takich do zebrania broni po ludziach. Co prawda tutaj nic szczególnego raczej nie ma, oprócz zardzewiałych właśnie toporów czy czegoś tego typu. Ale warto, myślę, że chociaż parę takich sztuk zebrać. Tutaj niestety z tyłu nic nie ma. Dobra, to myślę, że możemy się pochodni pozbyć. I teraz tak, i teraz gdzie pędzimy, moi drodzy? Gdzie pędzimy? Z pustynią to już jest koniec naszej historii, przynajmniej na jakiś czas. Jakie mamy zadania? Mamy zadanie w klanie Młota i to nie jedno nawet. Mistrz walki, no to jesteśmy w trakcie. Silden fajnie by było odbić, jeżeli ma być szczera, żeby się już pozbyć tych zadań, chociaż one się wszystkie anulują, więc czy będą jako nieudane? Nie wiem. Ale jakby z tym wszystkim stoimy no całkiem nieźle. U asasynów mam aktualnie więcej reputacji niż u buntowników. To jest przypadek, bo po prostu buntownikom ostatnio nie pomagam. A tak, mówiłam o terenach przy Ardei i tam bodajże też jest stara skrzynka. No, w sumie faktycznie. Myślałam o tej jaskini przez chwilę, ale szczerze mówiąc, to fajnie by było chyba pochodzić po tych terenach tutaj. O, pięknie. Jezu, jak ja to jest chiłam za ścierowiadami, Jezu. Cześć. Ale XD nawet się muzyczka nie zdążyła załączyć. No i dobrze. I tak, i właśnie tutaj były szraty, to głównie, i jaskinia z mumiami, gdzie ja ostatecznie nie byłam. Jeszcze jedna jaskinia była i to bym chciała sprawdzić, czy tam byłam, czy nie byłam. Tylko, że za moment. Kurczę, nawet muzyka się nie ma kiedy załączyć, bojowa. Tu byłam chyba. Tak, no i multum tych krwiopic oczywiście. Na krwiopice nie działa ten duży cios. O wow, zauważyłaś, że coś się dzieje. O, szczaw królewski widzę w okolicy. Ale zająca to ty szanuj i nie bij. Super. Nie wiedziałam, że tutaj jeszcze coś tego typu znajdę w ogóle. Wydawało mi się, że dosyć przeszukaliśmy ten teren. O, przypomniało mi się jeszcze jedno miejsce. Tylko czy ja tam chcę iść? Nie wiem tego. To będą znowu ogry, jak tam pójdę.
Czy tu się coś dzieje? Nie, ale tutaj zaraz będą orkowie. Ojej, Bezi, dobra. O, Watacha przyszła. Spoko. Nie będę chwaliła może dnia przed zachodem słońca. Pamiętam, że tutaj się kiedyś wwaliłam w taką... O, właśnie o tej wataszce mówiłam chyba, wiecie? Tu warto bić się na ścieżce, bo te wilki, nie wiem czy zauważyliście, one wchodzą pod tekstury i one potrafią z ziemi atakować w tym miejscu. To jest błąd gry, którego nikt oczywiście nie naprawił, bo po co? Ej, ale dobra, spoko, pochodzimy sobie. Od takiego chodzenia jeszcze nikt nie umarł. Planowałam iść gdzie indziej, ale w sumie... W sumie... Możemy tak po prostu potuptać. Czy tutaj nie ma rabusiów? Są. Jeszcze żyją nawet. Dzień dobry. To poczekaj, chłopcze. Ja ci pokażę. O matulu. Tego jednego to na hita ściągłam. Czy ja też tutaj w ogóle nie byłam w tej okolicy? Dobra, gościu. Okej. Szybko i sprawnie. Bandyta. Mieczyk. No i dobra. Tam już idziemy w stronę bariery. To się troszeczkę cofniemy. Tu już braliśmy ciężką skrzynię z tej okolicy, to nie ma co tu chodzić. Idziemy do tej jaskini, która mi się widziała, żeby od razu do niej iść. Ach, fajnie tak zmienić otoczenie, prawda? O, tu jest ta jaskinia. Ja nie wiem, czy ja w niej byłam, czy ja w niej nie byłam. Ojejku. Coś mi tu warczy znowuż pod nosem. A, bo tu się wilki znowu pojawiły. Chyba, że to jest jakiś... Dobra, nie, nie jest pojedynczy. Okej, na hita schodzi, jak zrobimy gilotynę. Nie na zającu. Mnie się wydaje, że tu byłam, ale warto zerknąć. Bo możliwe, że nie byłam. Wydawało mi się, że tu będą pełzacze. To chyba nie tu jednak. Ale chyba tu byłam. Tak jest, po prostu się zrespił pojedynczy topielec. Dobra. No to zaraz będziemy w takim razie szli na górę bezpośrednio już. W sumie tędy już możemy nawet. No i gdzie to było wejście? Tutaj gdzieś? Takim slalomem można było wejść na górę. A to tam wyżej chyba prędzej dało się zleść. O, nie otworzyłam tego. Co prawda nic interesującego. Jakim cudem ja tego nie pootwierałam?
Przecież byłam tu. I to nawet kuźwa nie raz. No i dobra, tu była jedna jaskinia. Tu jest drugie tak jakby przejście, tylko... Czy to jest to, które mnie interesuje, to nie wiem. Chyba nie. Trochę wyżej musimy wejść. Sama dokładnie nie wiem w sumie, jakiej jaskini szukam. Okej, to jest pojedynczy wilczek. To niech sobie będzie. Tu była jaskinia Ortegi. Już też to mamy dawno za sobą. Jakby ktoś z was oczywiście zapomniał. W co bardzo wątpię. Tu gdzieś może być dzik zrespiony, bo one sobie tutaj biegały. Wcześniej. Więc możliwe, że coś nas przyatakuje. A, przy tej jaskini z pełzaczami to ja byłam. Dobra, już czaję, ale idziemy do tej jaskini z ożywieńcami. Bo tam jest fajny mood. I idziemy do... Czy tutaj dalej jest ten nosorożec? Czy już go zabiłam? Zaciukałam go już chyba. Chyba tak. O, i tutaj już zaraz jest ta pieprzona farma. O, jest dzik właśnie, a propos zwierząt, które się respią po czasie. Coś ten dzik taki był delikatnie... upośledzony. Tam byłam. Wąż, dzięki. Wilk. Ej, a myśmy tędy nie biegli przypadkiem, kiedy ja chciałam się dostać do Faring? Serio? A ty masz, przepraszam... My biegliśmy tędy. I ci nie umarli, mi jeszcze wyleźli z tej jaskini. Dobra, na szczęście możemy pojedynczo. Boże, jak ja ich nienawidzę, nie? Chodź tu. Nie wiem, ile ich tu było, nie pamiętam. Podoba mi się, że się zbagowałeś na kamieniu. Mam ułatwione życie. Moi drodzy, co tam u was? Ja lubię takie momenty, jak mogę sobie po prostu postrzelać z kuszy i mieć w dupie przeciwnika. No, już myślałam, że do mnie dojdzie jednak. Ale ma problem. Boję się strzelać, bo mi się wydaje, że jest ich więcej. Lepiej, żeby mnie przyuważył. Tak jest, jest ich więcej. Mógłby być potem jakiś przypał. Ty też się zatniesz na tym kamieniu? Chyba nie. Nie, niestety. Ty się chyba jak ogry zachowujesz, nie? Tak. Dobrze w sumie. To już mamy taktykę kolejną. Tylko trzeba mieć broń dwuręczną. Rozpruwacz. Jesteś sam? Mam nadzieję. Serio? Ale miałam farta teraz. Dobra, te szraty mają trochę inny system walki niż te ogry jednak. O Boże święty.
Tak coś czułam, że jest was tu więcej. Spadduwa. Oła, no ta. Wszystkie? Mam nadzieję. A ty co zabiłeś? Ścierwojada. Rozumiem. Przepraszam. Ten ścierwojad to nagle jest z tobą w teamie? Czy jak to działa? A, tam są właśnie gobliny. Ja pamiętam, że kiedyś miałam takie w chuj dziwko. Jak to może być, wiecie, że... No. Jak to się mówi? Boże. Chyba z goblinów to może już nie zbieramy, nie? Trochę siara by była. No i tak, i tu jest fajna roślinka w sumie. Tak, no tutaj się też dało tędy przejść. Z goblinów już też może nie będę zbierać, bo... Po co? Tu widziałam jeszcze gdzieś ognistą jagodę. Ej, no widziałam. Może zaraz dojdziemy do tego. Metalowy kuferek. Ale weź i nie ślizgaj się. Widzę, że chyba to był ten mocniejszy, bo są cztery prawie stówki w monetach. No i co? I to jest wszystko? Gdzie ja widziałam te rośliny? Czy mi się przywidziało? Tam są dalej ścierwojady. Może już ją zebrałam? Nie no, gdzieżby? Przecież nie zebrałabym. Okej. Chyba mi się jednak przywidziało. Dobra, nie będę chodzić jak debilka 300 razy po prostu w kółko. Więc odpuścimy sobie. Mamy przynajmniej tą roślinkę na żyćko, która dodaje nam trochę więcej. No i ta jaskinia nam została, nie? Nie wiem, jak my w ogóle stoimy z tymi punktami doświadczenia. Nie najgorzej, ale... Dzisiaj to raczej nie da rady. O, Matulu. Hej. Halo. Co ty robisz? Czy wy to widzieliście? Było co najmniej dziwne. Ja mam takie pytanie. Czy ja mam, przepraszam, na sobie jakiś amulet, który sprawia, że oni nie ogarniają życia? Czy o co chodzi? Nie wiem.
prostu nie wiem. To, co robię, jest ryzykowne, w chuj. O, cześć, witaj. Jakby... okej. Okay. Szkielety to tam raczej nie kłopot. Gorsze są mumie. Na razie jeszcze żadna mumia nie przyszła. W sumie to całkiem ładnie nam ci przeciwnicy wyszli w takiej dosyć luźnej grupie. Czasami to wychodziły najpierw mumie i to było okropne. Na razie nic takiego nie wychodzi. Do czasu, podejrzewam. Nie wiem, ale szkielet idzie. Chyba mam szczęście, że mumie nie wychodzą na razie. No tak. Pchnięcie zawsze jest szybsze. Tego się po prostu nie ominie. Ej, spoko, same szkielety idą. Ej, a może mumie utknęły pod ziemią? Czy coś? W tym stylu. Kurde, uwielbiam. Zawsze to uwielbiałam po prostu. Ej, halo. Nie za dobrze wam idzie? Wy też macie taki zasięg po prostu z dupska. Zróbmy jakieś F5, bo zaraz się wwalę. Te mumie to tutaj dalej są? Czy one wybiegły stąd kiedyś, jak tu były? Szkielet. One się chyba zbugowały. Albo tu była jedna mumia. Serio? Powiem wam, że ciężko się trafia w mumię, jak się idzie. Dobra, dobra, dobra. Bezi. Jeszcze cios. I będzie po niej. Tu była tylko jedna mumia? Całe życie mi się wydawało, że było ich tu więcej. Na to wychodzi. Dawaj. No i to wszystko. I tutaj, moi drodzy, jest bardzo fajne miejsce. Mi się wydaje, że to jest posąg Robara, tylko pytanie, czy drugiego? Dobre pytanie. Jest szkatułka, złoty kielich, skarb. Złoto. Skarb, złoto, szkatułka, skarb, złoto, mnóstwo złota. Srebrny kielich. Coś jeszcze? Halabarda. Ojeju.
To jest ewidentne jakieś miejsce, nie wiem, kultu, jakaś świątynia. Niestety nie można sprawdzić, kto to jest. Ale mi się wydaje, że to jest Robart II albo Robart I. Ale na pewno król Myrtany, bo... Król Myrtany? Robart I był królem? Był. Chyba był. Chyba na pewno, bo... Przecież później też jest Robart III, prawda? I też zostaje nowym królem Myrtany. Dobra, tego już nie będziemy zbierać. Zwiedziliśmy bardzo interesujące miejsce i teraz się zastanawiam, gdzie jeszcze pójść, moi drodzy. Tutaj w okolicy to już są chyba wszystkie miejsca. Z takich ciekawszych, które chciałam odwiedzić. Ewentualnie przy Faring jeszcze mamy tereny niezbadane. Trochę. Znaczy w ogóle mamy dużo terenów niezbadanych. Bo jak weźmiemy sobie tutaj tą główną mapę, tylko może w ten sposób, to tutaj jest właśnie jeszcze dużo miejsc do obejścia. W Silden też są zadania do zrobienia w sumie. Znaczy w Silden, tutaj w okolicy. Tu są ci... Boże, jak to się nazywa? Niewolnicy do przyprowadzenia. Przydałoby mi się gdzieś kimnąć, nie? To może byśmy się tepnęli... Kurde, fajnie by było wbić nowy poziom. Gdzie by się tepnąć? Do króla? Bez sensu. Do Isztar? Po co? Do Inosa? Nie ma potrzeby. Do Goty? Do Goty możemy się tepnąć. Możemy się przejść z Goty do Faring, bo tamtą drogę też mamy niepoznaną. Ach, te luźne granie takie. Spoko. A może by się od razu przenieść do Faring? To nie byłoby głupie. Tu są w okolicy wargi do bicia. W sumie z wargami się też dawno nie laliśmy. Można by było coś pokminić. Są kufarki. No cóż, tak to jest, jak nigdy się nie chodziło po tych terenach wcześniej. Jeszcze przechodząc tą grę jakby tym przejściem, no nie? Bo nie chodziliśmy tędy. My się do Faring dostaliśmy kompletnie inną drogą i później jak chciałam tam wracać, no to już żeśmy się bezpośrednio po prostu przenieśli teleporterem. To teraz mamy szansę na pozwiedzanie troszeczkę. Są wargi. Kurwa, dużo ich jest. Wiecie co, ja chyba sobie daruję jednak. Bo naprawdę ich sporo. O, w zębacza wlazłam. Cześć. No, zębacze mają to do siebie, że praktycznie ich nie widać, więc łatwo w nie wejść. Okej, ładnie nawet zatrucie w ciebie weszło. No i kolejna roślinka stała. Kuferki, nie kuferki. Spoko. Słychać już nawet jakiś wodospad w oddali. Planuję do innego jeszcze miejsca iść. Właśnie dlatego też chciałam przejść się tędy. W sumie tam też dalej są wargi. Tu jest dosyć sporo wargów w tych okolicach. Co mamy w kuferku? Nic ciekawego. Wartość w złocie 5. No, zauważyłam, że nic szczególnego.
No i tutaj są właśnie kolejne kuferki, są rozpruwacze. A, zastanawiam się bardzo, czy przechodzić z Mierzy Bogów na kanale. Bo szczerze, to jest tragedia ta gra. Jest tragiczna po prostu. Bądź co bądź jednak jest bardziej kanoniczna od Arkanii. Chociaż niektórzy uważają, że Zmierzch Bogów to żaden kanon. Ja mam w sumie mieszane uczucia do niego, bo w pewien sposób kończą nam historię Bezimiennego. No. Zawsze jest mi się ciężko określić właśnie. W tym przypadku. Jest Vark. Okej, na dwa takie gilotynki schodzi. O, tu jest kuferek w ogóle. Spoko. No, pani Warg, ale nie sprawiaj kłopotów. Nie wiedziałam, że tu jest kufer. No, w nim niestety też zbytnio nic szczególnego nie ma. Pójdziemy jeszcze do jednego miejsca dzisiaj. Tam jest bodajże stara skrzynia, też nie ciężka. Ale chciałabym to miejsce odwiedzić, żeby je mieć z głowy, w cudzysłowie. Okej, moi drodzy, wróciłam. Jeszcze raz musimy zabić wargi, bo wywaliło mi akcję z Volation. Dosłownie Bloodwary z góry. Także jeszcze raz musimy te wargi pokonać. Najpierw sobie otworzę. Wark poczeka, że tak powiem. No. I o czym tu ja mówiłam? Tak, że pójdziemy jeszcze jedno miejsce odwiedzić, tak na końcówkę odcinka dosłownie, bo chciałabym to już mieć za sobą. Stara skrzynia tam jest. Idziemy do kręgu, gdzie znajdują się trzy gargulce. Nie wiem, czy to nie są ostatnie gargulce w Gothic 3 w ogóle. Już chyba w innych miejscach. Nie no, jeszcze są w jednym miejscu, gdzie nas nie było, ale to jest tak bardzo miejsce poboczne, że nie wszyscy nawet wiedzą o jego istnieniu. Chociaż ja uważam, że warto się dowiedzieć o istnieniu tego miejsca. Mianowicie chodzi mi o ten łuk właśnie przy monterze, o którym już parę razy mówiłam. Bo tam właśnie są fajne rzeczy też. Dobra, najpierw tego dzika, żeby mi nie przeszkadzał. O, nawet dwa są. No, trzy są nawet, kurde. W ogóle te dziki to strasznie mnie działają mi na nerwy. Ty, tu jest ich więcej nawet. Jeszcze jest jeden. I krwiopijca nawet jest jeszcze. W sumie spoko, lepiej podejść od drugiej strony troszkę. O, i goblin. Myślałam, że to jest szrat przez chwilę. Na szczęście zwykły gobliniarz. Przez chwilę dźwięk był taki, jakby mnie coś jeszcze atakowało. No i tak, tutaj by wypadało. Halo? Co mnie atakuje? Dzik? Wiecie co, chyba tak.
Tak, oczywiście, że tak. Co by innego? Nie ma tu innych zwierząt w tym lesie. No i jak widzicie, są gargulce. Na szczęście się udało wyciągnąć pojedynczego gargulca. Boże, jak ja jestem głupia. Ja w ogóle powiedziałam, że to jest ostatnie chyba miejsce, gdzie spotkamy gargulce. No nie, kuźwa. Jeszcze tyle miejsc, gdzie spotkamy gargulce, że to nie ma przebacz. Jak, nie wiem, czy zauważyliście, ale trucizna nie wchodzi w gargulca. Ja najbardziej ubolewam, że nic z niego nie ma. Dobre. Czy tutaj też nie było to jakiegoś dragrotu może? Nie pamiętam. Ale to nie jest jedyne miejsce, bo jeszcze jest właśnie ta jaskinia, o której myślałam, żeby dzisiaj iść. Tam jest tych gargulców od cholery. Jest tych gargulców 30 chyba. No, o ile się nie pomyliłam, ale coś koło tego. Dobra. Okej, dostał ładnie. To jest, zauważyłam, tak bardzo randomowe, czy on dostanie, czy nie. Dobra. Okej, to było bardzo dobre cięcie. Jest stara skrzynia i jest metalowy kufer. I na tym, moi drodzy, będziemy kończyć dzisiejszy film. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Kolejny odcinek, gdzie pochodziliśmy i w sumie nie robiliśmy żadnych questów. Wow, da się tak. Przywołanie golema to chyba była nagroda dla mnie. No i co? Kochani, jesteśmy w ogóle w okolicy właśnie przełęczy do Nordmaru i w okolicy bariery, jeżeli chodzi właśnie o Vanguard. I tutaj przy tym miejscu też będziemy mieli co robić, tylko że po drugiej stronie tam właśnie jest też ta plaża, gdzie jeszcze chciałabym iść i jest do odbicia w ogóle właśnie tutaj bariera. Te orkowe namioty są i tam można znaleźć starą skrzynię i ciężką skrzynię, więc to jest do zrobienia. Plus można zdobyć chyba plus... no trochę reputacji do buntowników. Trochę więcej niż tam jeden czy dwa chyba. Także... Albo właśnie plus dwa jest do zdobycia za to. Tak czy inaczej, no to mamy jeszcze co robić w Myrtanie. Zastanawiam się też nad tym ludem asasynów, czy to już jest czas, żeby odbijać na przykład te miejsca. Czy odbijać już pustynię, czy jeszcze się wstrzymać. Jeszcze się chyba wstrzymać, bo... jeszcze nie dostaliśmy zadania od tego, od Xardasa, żeby się pozbyć Zubena, więc na razie jeszcze Zuben niech sobie dycha. Zresztą mamy tam do zrobienia to zadanie z tym, no, wiecie, mistrz. Także jest to do zrobienia. No i tutaj w Myrtanie sporo miejsc też jeszcze do zwiedzenia. Szczególnie fajne są te okolice, jak się przechodzi przez przełęcz do Nordmaru, bo... wiecie, to takie główne przejście jest jedno, czyli przez Faring, ale jest dużo bocznych przejść i tam też się dzieją fajne rzeczy, jest fajny klimat, są fajni przeciwnicy, no może z wyjątkiem szeratów przy jednej z przełęczy, ale ogółem jest to całkiem fajne doświadczenie, także myślę, że będziemy to też w pewnym momencie już badać. Już nie przedłużam, bo i tak wystarczająco już wydłużyłam dzisiejszy film. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, ja lecę montować dla Was ten film i cześć!